Przystojna dziewczyna i panna spod klosza to manga, którą kupiłam ze względu na kreskę. Nie kupuję co prawda mang w Empiku, bo jest tam o wiele drożej, ale czasem przeglądam tam mangi, by zobaczyć właśnie kreskę. I tak ta manga trafiła na moją listę. Manga opowiada o dwóch studentkach. Jedna z nich to Okuma Satomi, a druga Mizuki Kanda. Satomi ma nadopiekuńczych rodziców. Musi zawsze być w mieszkaniu do godziny 9 wieczorem i zadzwonić do rodziców. To z lekka chore, bo przecież jest dorosła. Jako rodzic rozumiem, że rodzice się martwią, ale nie wystarczyłby im SMS? Satomi więc uczy się przykładnie, dzwoni do rodziców, ale czegoś jej w życiu brak. Do tej pory nie spodobał się jej jeszcze żaden chłopak, aż pewnego dnia zobaczyła chłopaka swych marzeń i zakochała się od pierwszego wejrzenia w przystojnym Kandzie, z którym chodzi na zajęcia. Wskutek błędnych założeń z Satomi i początkowo też chęci podroczenia się Kandy z Satomi, Kanda nie przyznaje się, że tak naprawdę jest kobietą. Kiedy zostają już parą, Kandzie zaczyna zależeć na Satomi, przez co cały czas zwleka z powiedzeniem jej, że tak naprawdę nie jest chłopakiem, a dziewczyną, ponieważ boi się po prostu odrzucenia. Manga z jednej strony jest urocza i ślicznie narysowana, z drugiej nie podoba mi się ukrywanie prawdy przez Mizuki. Co możemy powiedzieć o bohaterkach? Satomi jest zakochaną i zachwycającą się cały czas swoim chłopakiem dziewczyną, która ściśle przestrzega reguł narzuconych przez rodziców. Natomiast Mizuki stara się jak może ukrywać swoją płeć, czyli nie przytula swojej dziewczyny, by ta nie wyczuła piersi i tym podobne. Co do rozwiązania akcji, to nie chcę za bardzo spoilerować, ale ogólnie czeka nas happy end i to słodki. Będzie też co nieco pikantniejszych sytuacji. Natomiast jakby to było w prawdziwym życiu? No dobra, w prawdziwym życiu to byłoby dziwnie, by po ponad pół roku chodzenia nie zorientować się co do płci partnera. W mandze jest kilka postaci drugoplanowych, ale niewiele o nich wiemy, co najwyżej służą one radą naszym bohaterkom. Manga ta to jednotomówka, ale z tych grubszych, bo oryginalnie to manga dwutomowa. Ma kilka kolorowych stron, pod obwolutą są fajne grafiki, manga ma też ładną i delikatną kreskę. Moim zdaniem to całkiem sympatyczna manga, którą miło się czyta. Mangę polecałabym tak od 15 roku życia ze względu na drugi tom, gdzie jest już kilka pikantniejszych scen. Chociaż w sumie nic nie widać i bardziej pozostawiono to wyobraźni czytelnika. Czy polecam? Na pewno miłośnikom Yuri oraz tym, którzy lubią poczytać sobie czasem słodki, ładnie narysowany romans z niezbyt skomplikowaną fabułą. A wy znacie ten tytuł? Czytaliście? Co o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!